No, witam serdecznie, z tej strony Grosik. Jestem znowu w Matczu. Idę na tą samą miejscówkę co ostatnio. Spałem dzisiaj 4 godziny. Ale jak się chce pochodzić, to się pochodzi. Nie ma wymówek. Dobry. Bierze coś? Trzeba piwo jakieś wziąć, to by lepiej brało. Tak. O, jakiegoś wędkarza spotkałem. O, woda spada, widzę. Buguprowie też tym, co ostatnio. Mniej wody. Dobra, idziemy na działeczki. No hej. Pierwszy sygnał i kawałek łuseczki rozwalonej. Tymczasem coś takiego. Kolorek. Bardzo ciekawe. Nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Czubeczek od pocisku. Ale słyszycie jakie bąki to lata. No i patrzcie, leży sobie monetka zieloniutka, ale malutka, nie wiem co to jest, zaklejona strasznie. Ale chyba druga RP. No, będę musiał ją umyć w domu, co się zobaczy, ale tak mi się wydaje. Dobra, idę dalej. A tymczasem taki kolorek. Tutaj jakby kwit. Tutaj coś takiego. Ciekawe. Zielone. Czyli duża patyna na tym jest. Takie ustrojstwo. No hej, koniec na dzisiaj wykopków. 4 godziny dałem radę. Nic takiego ciekawego nie wychodziło. Oprócz, nie wiem, 50 łusek i 50 przynajmniej odłamków. To w podsumowaniu wam pokażę. I tyle chyba dzisiaj. Ja nie dam rady dzisiaj więcej, jest parno strasznie. Jeszcze coś brzmi z tej strony. Zrywa się wiatr i widać jakieś chmury tam w dali. Coś brzmi daleko. Więc zawijam powoli stronę Matcza. Na rybach nie widać nikogo. Ściągnę słuchawki, będę lepiej się wysłyszał. O, ciężkie warunki dzisiaj, ale co zrobić. Jeszcze do orek na polach kawałeczek zostało, nie wiem, po rzepakach może już w tym tygodniu zaczną podorywki robić. A po zbożach to jeszcze, nie wiem, z 2 tygodnie, 3. O, tam coś grzmi na Ukrainie. Wracam powoli do domu. Jutro jadę do WKZ-u złożyć nowy wniosek. Wszystko gotowe jest w teczce. Więc od jutra za 30 dni ustawowo powinienem dostać nowe pozwolenie na nowe działeczki, chociaż z tego roku jeszcze mi zostało chyba, nie wiem, nie policzę, tu 20, tutaj jest 2 czy 22 i tam 6, 28 hektarów jeszcze mam z pozwolenia z tamtego roku, czyli do 31 listopada 28 hektarów muszę zrobić, jak mi się uda strzelić w prace polowe, a jak nie, to te pola po prostu za rok przy składaniu następnego wniosku znowu dopiszę. Mam zaznaczone i opisane, które podziałki robiłem. W sumie pamiętam, ale zapisuję sobie, bo się po tylu polach skacze, to można się pomylić. Więc do listopada jest co robić, a w międzyczasie nowy wniosek, bo no, czasami może coś wyskoczyć na szybko, jakieś fajne pole z nowych działek. Trzeba będzie tam atakować. Mam nadzieję, że już te podrywki pójdą szybko, to będę mógł sobie jeździć o świcie, że tak powiem. W nocy będę wyjeżdżał albo z wieczora jednego dnia będę sobie stawał o świcie. Tutaj gdzieś będę spał w okolicy i będę sobie chodził, załóżmy od świtu, od 3:00 w nocy, jak już się jasno robi, nie wiem, do 8:00 rano, do 9:00, 5-6 godzin wystarczy, ale o świcie fajnie, chłodno, a dzisiaj to kurczę, cały mokry jestem, sakra. Ale naryłem sporo kolorów, ale to same łuski, co nie? W większości kilka tam takich znajdę, co widzieliście wcześniej, co wam nagrałem. Dobra, zobaczymy się na podsumowaniu. No tak wygląda dolinka w Matczu. Fajnie, co? Tutaj pewnie dużo militarki wychodzi na tych łąkach. Ale akurat z tej strony nie mam pozwoleń. Tylko z tamtej strony tego wzniesienia. Tam na górze jest cmentarz. Tam jakaś kukurydza i za tą kukurydzą na dole. I z tamtej strony te wszystkie moje działki, łąki i pola, na które mam zezwolenie. Dobra, idę dalej. Dzień dobry. No hej, jestem już w domu. Pokażę wam, co wykopałem tym razem. Czubeczki od pocisków, łuseczki, sporo tego, widzicie, różne stany. Pierścienie okalające z 76, szrapnelki, dwa takie przedmioty, o proszę, z jakimiś gwintami, to mosiąc jest i monetka jedna tylko wyszła, 2 grosze, widzicie? 28 rok. Dużo jeszcze było śmieci, czyli takich odpadów, tych łusek i aluminium, jakiegoś kapsli, pierdół, ale tego to Wam nawet nie pokazuję. Taki króciutki filmik, dlatego nagrywam to telefonem, nie chciało mi się kamery nadwyciągać, żeby nagrywać poważniejsze podsumowanie, bo nie ma tu za bardzo co opisywać, jedna moneta tylko i ewentualnie szrapnelki do mojego challenge'u na 1000 kulek. No to jeszcze brakuje trochę. I tyle. Dobra, zapraszam na kolejny filmik. Mówił do Was Grosik. Cześć!